otwieramy kalendarz adwentowy. Bardzo lubię otwierać, bardzo mnie to cieszy. Wiem, że na drugi rok kupię już kilka kalendarzy, bo jest z tego niezła frajda. Dziś mamy 9, ale nie otwierałam wczoraj okienka i nie nagrywałam, więc otwieram też ósemeczkę. Numer 8. Co my tu mamy w środku? Ładnie zawinięte. Zauważyłam, że nie wszystkie pudełeczka numerki są zawinięte. Nie wiem dlaczego, tak po prostu. Co my tu mamy? Szmineczka, moi drodzy. W ósemeczce jest szmineczka. Podobna do tamtej wcześniejszej, która była wcześniej otwierana. Ale super. Oj! Ale super, szminek nigdy za mało. Także sprzyda się. I otwieram jeszcze numerek 9. O, jakieś większe pudełeczko. Także będzie coś większego. O, nie chcę wyjść. O, rany, rany, rany. Kurczę, nie dostanę się do tego. Z drugiej strony spróbuję otworzyć. Ciach. Tu jest bliżej, na pewno wyjdzie. O, jest. Co my tu mamy? O ja, super! Błyszczyk, ale przepiękny. Przepiękny, już zobaczę. Świetnie, od razu się nim pomaluję. Jak przepięknie pachnie. Już wiem, że będę go używać. Idziemy odebrać Niuni okulary. Przy okazji idę sobie ja wybrać jakieś okularki, ale Niunia z dala zobaczyła tą świąteczną choineczkę i chciała do niej podejść. Niuniu, co robisz? Hej! Mogę dotknąć aniołka! O, to jego nie dotkniesz, jest za wysoko! Zuzia chce dotknąć tego aniołeczka. Tata nawet nie dostanie, misiu. Za wysoko, misiu, wisi, no. Może znajdziemy niżej co tego choinkę. Chodź, idziemy dalej. Ja zdaję choinkę. Zuzio, musieliśmy odebrać Zuzi okularki. Zuzio, pokaż się, jak wyglądasz. Przepięknie, pokaż. Pokaż okularki. Jak ładnie. Przeglądnij się ładnie w lustereczku. Nie ta twarz. Nie ta twarz. Podobają ci się? Tak, naklejkę jeszcze dostała Zuzia. Jeszcze przymierzyłam takie okularki. Wyglądają tak. Te też mi się bardzo podobają. Zuzia, kuku. Ty mierzysz jakieś? No, mi się podobają. Jak mówię, to są damskie. To są całe wszystkie męskie, tak. Ale te fajne, złote mi się podobają, złote. Złote mi się. No, pokaż się jeszcze raz. W tym kształcie. Tak, 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 ten. Ale to już mówię. Ekskluzywnie. No, to już mamy dalej. No, jak na złe się mogę teraz znaleźć. Nie śmiałe, jak tylko to się może gdzieś tam podoba. Fajne, ale trochę... Na a nie ma mniejszych, takie znajdziemy. Tylko mniejsze. Tu mamy mniejszą wersję, tą co wcześniej pan mierzył. Proszę. Ja chyba teraz złotem. Od 120 zł, to na przykład 129, to już no. Są droższe. Ale nie wiem, czy nie, właśnie bez... A nie się pan pokaże? Pokaż. Tamte moje zdanie korzysta. Tak, no. Ale jeszcze panu coś poszuka, złoty. Może sobie porównać przy nieszcie, ale wydaje mi się, że za poważne. Zuzia ma zajęcie, tutaj jest komputerek i może sobie grać. No to umiesz sama, to po co mamu się wołałaś? No to nie będę się musiał zastanowić. Nie ma problemu. I jeszcze, o, to jeszcze. Ale to są większe. Tak, to są szersze. Tamten rozmiar był korzystniejszy. Przymierz te pier. No mi się złoto podoba, no. A to złoto tak. Ale nie wiem, czy to właśnie tak nie, da. Nie, nie, właśnie. Pierwsze pokaż. Nie wiem, czy to nie najlepsze chyba. Ładnie leżą. Fajnie do ludzi. Fajnie to wygląda.
czarnego z złotym. Właśnie z złotym. Będziemy sobie już, ja już tutaj pani szuka mniej więcej tego rozmiaru, bo też pani ma drobną buzię, żeby nie za bardzo przestawić. No właśnie te chce pani znaleźć tego w czarnym kolorku, bo te są bardzo ładne. One ładnie wyglądają. No super pani wygląda, szczerze. No. Nie no, super pani tym żarem. Te są fajne, no. Naprawdę ładne. Chyba najlepsze właśnie. Ja mam, ale one takie mogą trochę przytłoczyć. Musimy sprawdzić. Mhm. Tak. Co, Misia? Paluszek, który tutaj podmucham. Nie wiem, czy nie w tamtych? Ładne, ale te są takie, mhm, z takich charakterek mają. A tu taki okej. Okay. Ładne kolory po prostu. Mhm. To te może pani odłożyć. Dobra, te pani takie dam bez domu tym razem, na żyłce. Ładnie podkreślona góra. A też pani ładnie. Lepiej się czuję w tamtych. Tylko tu jest złoto. Ja lubię. Ty lubisz świecące. Dobra, to jest złotem. Masywniejsze. Masywniejsze pani myśla, tak? Jakoś mi tak powiem. One są fajne, ale zwykle się dodają? Do takich po prostu tylko. Tak. Bo pani ma. Albo te pierwsze. Ma obecnie. I jeszcze poszuka inne, ale mam jedno pani fajne. Nie, te są większe. Mniejsze jeszcze miałaś. Choinka już zebrana. Wzięliśmy Zuzi taką do pokoju świąteczną choineczkę. Tak, i malowaneczkę Zuzi. I był taki wybór. Troszkę powybierałam. W sklepie już mega świątecznie. Bierzemy tego bałwanka? Tak. Daś. Bierzemy go, no nie? Trzymaj go. Można baterię to. No to wybierz jakieś na choinkę, tylko po prostu, żeby były nie w ciepłym odcieniu. Wszystkie są w ciepłym. Nie no, nie. Kupię łańcuch. Które? Z prezentów. Patrz ten. Choinki. Patrz, ładny jest to, patrz. Mhm. Kolorowe nie, mamie się kolorowe nie podobają. A te niebieskie? No, ładne. Chodź Zosiu już. Chodź Miśka. My już jesteśmy do domu, właśnie wróciliśmy. Po drodze wstąpiliśmy jeszcze do jednego sklepu po brokat dla szwagierki, ale jak weszłam do sklepu i zobaczyłam te świąteczne ozdoby, to musiałam coś kupić. Taką choineczkę do pokoju, już jest ozdobiona. Także super. I do tego takie lampki LEDowe, żeby jakoś ozdobić, żeby w nocy jej ładnie świeciły. Kupiłam jeszcze takiego przepięknego bałwanka. Jest świetny. Na choineczkę. Mogłam ich w sumie wziąć więcej, ale na pewno jeszcze do tego sklepu wrócę. Kupiłam sztuczny śnieg. I szablony na okno. Będziemy dawać takie szablony na okno, sztucznym śniegiem pryskać. Będzie to przepięknie wyglądać, ale najpierw co? To muszę umyć okna.
wybrałam u optyka już okulary, byłam chyba najgorszą klientką, bo wybierałam je 1,5 godziny. Także masakra, długo, ale ja po prostu, no tak mam po prostu, że długo wybieram wszystko. Musiałam być pewna i zdecydowana na 100% na te okulary. Bardzo mi się podobają, jeszcze ich ze sobą nie mam, bo są do odbioru dopiero za parę dni. Bardzo mi się podobają, są takie złote z czarnym, ale na pewno zobaczycie, także spokojnie. Mąż też wybierał okulary, ale w sumie nie zdecydował się na żadne, bo nic mu się nie podobało, także jest bardzo wybredny. On też nie chce chodzić w okularach, nie podoba mu się to, jak wygląda w okularach, chociaż ja go namawiałam, no bo o wzrok trzeba dbać. Niunia dziś odebrała swoje okulary, to znaczy my odebraliśmy Niuni okulary razem z nią i po prostu byłam w szoku. Od razu ubrała te okulary, nie chciała ich ściągnąć, nic nie mówiła, po prostu jakby, no, jakby nosiła je całe życie. Ubrała i sobie chodziła, nie narzeka ani nic, także jestem naprawdę bardzo zadowolona, że ona w nich chodzi. Zobaczymy, jak będzie później, jak będzie jutro, czy z chęcią je ubierze, ale mam taką nadzieję, że będzie wszystko ok. Ja już się nie mogę doczekać swoich okularków, aż ja je odbiorę i ubiorę. W ogóle podobają mi się kobiety, które mają na sobie okularki, które noszą okulary. Też mam nadzieję, że będą mi pasować, przynajmniej wydaje mi się, że mi pasują. Wy ocenicie w następnym filmie, czy mi pasują, czy nie. No i tak, ja już się z Wami, kochani, żegnam. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do następnego. Buziaczki!